Siema z rana, piękni ludzie. Witam was dosłownie z rana. Tak naprawdę chwilę po tym, jak umyłam twarz, położyłam pielęgnację. Bardzo dużo zapytań dostaję w ostatnim czasie, jak ulizuję te moje włosy, kiedy one są już takie, wiecie, na dzień przed ich umyciem, żeby je jeszcze jeden dzień tylko przetrzymać. Moje włosy po na przykład wszystkich preparatach na objętość wyglądają mniej więcej tak. To jest najszybsza fryzura, jaką możecie sobie zrobić. Jak je ulizuję? Bardzo prosto. Najpierw muszę te włosy delikatnie nawilżyć. Biorę sobie olejek K18. Myślałam, że dzisiaj przed wszystkim po prostu się z wami uczeszę. Biorę sobie tak olejek K18 i teraz muszę te końcówki moje spuszone. Więc będzie tak dwa w jednym, fryzura i trochę pielęgnacja, bo jej odżywiam. Oczywiście mogłabym je sobie naolejować w ogóle, ale wtedy wyglądałoby to średnio estetycznie. Widzicie, już po położeniu olejku jakby problem z puszeniem znika. Też troszeczkę tego olejku przesunę przez te moje wszystkie baby hairy. Jestem w trakcie wcierkowania, mam mnóstwo, po prostu mnóstwo baby hairów. Szczotka do włosów to kiedyś dostałam z Olive Garden i to jest z takimi mega cienkimi włoskami. Powiem wam, że to jest jedna z lepszych w ogóle szczotek, jaką mam do rozczesywania, szczególnie jeśli twoje włosy się plączą. Przez to, że ja mam tutaj po prostu takie baby hairy, to są moje baby hairy, nie? To mój dotychczasowy przedziałek niestety, ale trochę musi ulec zmianie. Żeby one mi się jeszcze trochę lepiej układały, biorę sobie wcierkę rozmarynową. Ostatnio powiedziałam, że jest to hydrolat, a jest to wcierka z Maxmo. Po prostu je sobie moczę. Kwestia teraz jest zaczesania tych włosów do tyłu. Jak czuję, że mi włoski odstają, to sobie tą wcierkę po prostu na tych włosach psikam. No i teraz potrzebna jest czarna gumka. I nie zawiązujemy zbyt mocno, bo nasze włosy nie lubią takiego ucisku. No a to na razie w ten sposób. Jeszcze nie jest perfekcyjnie. Poczekajcie. I teraz potrzebuję lakieru do włosów. I ja nie używam ultramocnego lakieru ze względu na to, że zauważyłam, żeby potem je wziąć wieczorem, jest zbyt duży ucisk na tych włosach. Więc to jest taki lakier na poziomie czwartym. Na razie pryskam sobie jedną cienką warstwę. I potrzebuję takiej szczotki. Taką szczotkę mam z Shein, która pomaga mi tutaj właśnie wygładzić na maksa wszystkie włosy. Albo możecie sobie zostawić takiego kuca, ale jeśli jeszcze są tutaj pojedyncze jakieś włoski, to delikatnie lakierem je sobie kładę. Po czym ja nie lubię, jak mi wisi dynda z tyłu. Sobie zawijam i kolejną czarną gumką robię sobie takiego małego koczka. I tak prezentuje się ulizany włos i chcę wam też sprzedać swój patent, jak delikatnie zamaskować tutaj, jeśli macie ubytki we włosach, a macie na przykład cienie do brwi. Bierze sobie taki czarny puszek, zreklamują mnóstwo takich, słuchajcie, produktów, które możecie kupić tam, nie wiem, z palety czy z czegoś, a prawda jest taka, że jeśli używacie palety z takimi cieniami do brwi, to możecie, a macie ciemne włosy, możecie spokojnie sobie po prostu pomóc w bardzo prosty sposób. I żeby na koniec zniwelować taką delikatną matowość, polecam jeszcze raz ostatni sobie
przepryskać tutaj delikatnie lakierem, dlatego ważne jest, żeby ten lakier nie był taki mocny, bo kilkukrotnie go używamy przy takiej fryzurze. Już wtedy, wiecie, po takim piątym, szóstym psiku to miałobyście hełm, a nie włosy i byłoby wszystko ultra sztywne. Więc tak wygląda moje ulizywanie włosów i tak wygląda taka szybka fryzurka. Naprawdę nie zajmuje to dużo czasu. Lubicie tego typu fryzury, to polecam Wam serdecznie. Tak jak powiedziałam, na końcówki daję olejek regeneracyjny, moczę włosy w cierko rozmarynowo, a potem daję po prostu delikatny lakier i to w dodatku taki caring spray, czyli bardziej pielęgnacyjny, żeby właśnie jakby też nie dobijać tych włosów tą ilością chemii. No i taką fryzurę sobie do końca dnia będę nosić, a później nie rozczesujemy tego. Nie rozczesujemy, tylko najlepiej po prostu jest umyć i spłukać te włosy wodą. Ze względu na to, że czasami podczas rozczesywania no też wyrywamy sobie włosy, więc nie polecam serdecznie rozczesywania. Tak, dzisiaj zaczynam odcinek z Wami. I teraz przechodzimy do testów. No dobra, brewka gotowa, przechodzimy sobie do dzisiejszego makijażu. Słuchajcie, bardzo, bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam paczkę PR-ową od AA Wings of Color, ponieważ zamierzałam iść do Roska i po prostu kupić te wszystkie rzeczy, bo widziałam, że internet szaleje na punkcie tych nowości, ponieważ mamy wypuszczoną paletkę, słuchajcie, wypieków, która wygląda niczym dr Irena Eris, no nazwijmy to po prostu po imieniu i głośno, z tym, że ona nie jest taka masywna i gruba jak Irena Eris. Irena Eris jest gdzieś taka i tego produktu jest dużo, dużo więcej. Ale ciekawa jestem właśnie jakości tych produktów i jak one będą wyglądać. Chyba ta paletka kosztuje około 50 zł, tak w zaokrągleniu. Natomiast zajrzyjcie sobie na stronę Rossmana bądź też w internet, żeby zobaczyć dokładnie ile co kosztuje tak naprawdę. Ja Wam tylko mówię takie teoretyczne ceny, ale chyba najbardziej internet oszalał na punkcie tej palety, która jest z kremowym konturowaniem. Nie mam pojęcia ile ona kosztuje, bo tutaj dostałam magazyn Glamour, w ogóle dziękuję pięknie za ten magazyn. Ja już dawno prasy takiej, wiecie, papierowej nie miałam chyba w rękach, bo wszystko, teraz wszystko jest w internecie. I tak wygląda ta paleta do kremowego konturowania, gdzie mamy dwa bronzery, jeden rozświetlacz i trzy róże. Jestem ciekawa, czy to będzie taka formuła typowo woskowa. I właśnie zastanawiam się, czy nie da mi to taki vibe troszeczkę, właśnie wbrew pozorom, pod kątem jakości Makeup Revolution, ale to się okaże. No i wyszła też taka paletka toperków, cztery cienie toperowe. Wyglądają bardzo ładnie jako taki dodatek do makijażu, kolory nie są odkrywcze. Mamy tutaj takie srebro z niebieskim shiftem, taki typowy właśnie fiolet z zielonym shiftem, klasyczne złoto i ciemniejszy brąz. Dzisiaj też poszalejemy, poużywamy. Dodatkowo dostałam tutaj podkład Gentle Nude. W ogóle dostałam chyba w za jasnych odcieniach, ale pokuszę się dzisiaj, żeby sobie zaaplikować korektor, maskarę z paczki PR-owej. Mam również róż i bronzer w tych takich a la Charlotte Tilbury, ale ja nie będę ich dzisiaj używać, bo chciałabym się skupić na tej paletce. Dostałam pomadkę, która jest w takim odcieniu mocno czerwonym. Nie, dzisiaj nie mam na to ochoty. A, i jeszcze jedna gorąca nowość, która jest porównywana do rozświetlacza Rare Beauty. Wypiekany taki też rozświetlacz w wersji pojedynczej. No dobra, jedziemy z tym podkładem Gentle Nude, kryjący podkład serum z 16-godzinnym uczuciem komfortu, satynowy efekt. 2% NMF Protect Complex. Wezmę sobie ten odcień 403 Light Beige. Zobaczmy. On będzie dla mnie za jasny. Wezmę tak delikatnie na razie na gąbeczkę. Może. Dobra, ogramy sobie to bronzerem, więc nałożę jaśniejszy podkład. Nie lubię tego typu rzeczy robić, ale... Dobra. Muszę Wam powiedzieć, że dosyć ładnie wyrównał kolory skóry. Daje takie lekko właśnie świetliste wykończenie na twarzy. Kolor totalnie nie mój, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Biorę sobie kryjący korektor serum, odcień 401 Vanilla.
też będzie dla mnie mączne. No ale mam do testowania i pocieszam się tym, że mam właśnie do testowania dużo rzeczy takich właśnie do konturowania twarzy, więc ja sobie ugram to. Paletka ta, słuchajcie, ma konsystencję taką typowo woskową, więc nie wiem, czy się tak do końca polubię, szczególnie róże. Dwa z tych róży są takie dosyć fajnie rozświetlające, lubię coś takiego. Natomiast bronzery, zauważyłam, mają bardzo fajną pigmentację. Może najpierw spróbuję tego chłodniejszego, mamy tutaj wersję chłodniejszą, typowo konturującą i wersję ocieplającą. Zobaczmy, jak to wygląda na twarzy, jestem ciekawa. Przyda mi się tutaj odrobinę takiego wykonturowania ze względu na to, że podkład jest dla mnie ciutkę za jasny. Nie jest tak źle z tym kolorem. Jeszcze tu przy linii włosów, właśnie dlatego, że używam tych cieni do maskowania tutaj, wiecie, przerzedzenia włosów. To dlatego właśnie lubię używać bronzera na linii czoła. Dosyć fajny, taki użytkowy kolor. Dobra pigmentacja, nie mogę powiedzieć złego słowa. Osobiście zawsze wybieram bronzery kremowe, które mają bardziej kremową konsystencję niż woskową. I tego typu konsystencję lubię aplikować zdecydowanie pędzlem. Ładnie wszedł ten kolor, nie mogę nic powiedzieć tutaj złego na ten temat. Dlatego, że mam tutaj taką... goi mi się taka ranka. Nie wiem, czy nie będę potrzebowała troszeczkę dołożyć korektora, żeby jednolitość tutaj uzyskać. Ale mam ochotę spróbować jeszcze odrobinę tego cieplejszego koloru. I mam ochotę spróbować sobie jednego z różów. Może najpierw pójdziemy w ten rozświetlający, jaśniejszy. Bardzo ładny kolor. I bardzo mocny kolor. Przygotowałam sobie czystą gąbkę do różu. Bardzo ładny kolor. I bardzo fajny jest ten świetlisty taki efekt. Na razie podoba mi się. Korektor jest dla mnie troszeczkę za słaby. Ten z Gentle Nude. Mam takie wrażenie, że nie zakrył po prostu wszystkiego. Więc jeszcze odrobinę dam z Armani Power Fabric. Wszystko muszę sobie teraz usztywnić pudrem. Biorę sobie Huda Beauty w odcieniu Peach Pie. No to teraz czas na tą paletkę a la Irenka Eris. Myślę sobie, że najpierw bym chciała zacząć od tego pudru rozświetlającego. Chcę zobaczyć go właśnie w okolicy czoła, jak on będzie wyglądać. Jest to zdecydowanie chyba najbardziej subtelny taki puder rozświetlający, co właśnie mi nie przeszkadza, muszę wam powiedzieć, a wręcz przeciwnie. Pasuje. No i czas na ten bronzer. Ej, bardzo mi się podoba. Podoba mi się ta zrównoważona pigmentacja. Ja osobiście muszę wam powiedzieć, że ja nie przepadam za tą paletką dr Irene Eris. Nie jestem wielką fanką, chociaż ja wiem, nie linczujcie mnie, ja wiem, że są tam naprawdę fanki tej palety, to jest tak zwana wieczna paleta do konturowania, która nigdy się nie kończy, która ma jednak termin przydatności, drogie panie, ale wiem. No come on, bardzo ładnie się położył, bardzo ładnie wszedł na twarz. No dobra, róż! Tym samym pędzlem, co by tutaj też łatwiej się mieszały te kolorki. Hmm.
Ładne, aczkolwiek nie jest to taki mój kolor, który uwielbiam, uwielbiam. On jest dosyć ciemny. Żałuję, że tutaj ten kolor nie jest taki ciut jaśniejszy. No dobra, nie chcę próbować tego rozświetlacza z tej palety. Chcę wypróbować rozświetlacz, ten pojedynczy à la Rare Beauty. Ładnie wchodzi na pędzel. Jest bardzo mocny. I ma lekko srebrzysty blask. Jest bardzo mocny. No dobra, makijaż twarzy jest gotowy. Dzisiaj z makijażem oka nie będę jakoś wybitnie szaleć, bo coś mi tutaj z tej strony oczko łzawi. Mamy sobie tą paletkę tuperków. Już Wam pokazuję, jak wyglądają te kolorki. Wygląda to w ten sposób. Takie dwa typowo zimowe i dwa takie klasyczne kolory. Czy ta paletka jest ładna? Oczywiście. Czy są to jakieś wybitne kolorki, których nie ma jeszcze na rynku? Nie. To Wam mówię od razu. Zastanawiam się, bo ostatnio robiłam już taki właśnie z delikatnym fioletem na powiekach, czy iść w klasykę, czy iść właśnie w ten fiolet. No krzyczy do mnie ten srebrofiolet na tych powiekach, ale bardzo bym chciała zobaczyć właśnie to klasyczne złoto. Nie chciałabym, żeby ten makijaż był taki. No dobra, Marta. Dobra, wezmę sobie ten fioletowo-niebieski. Zobaczmy, jak on wygląda. Na powiece mam resztkę tylko korektora. Bardzo ładnie wygląda na powiece. I by już zostać jakby w tym klimacie wykorzystania produktów marki AA, wezmę sobie bronzer z tej paletki. Ten wypiekany. I nim sobie delikatnie wykonturuję powiekę, czyli użyję go jako cienia. A z kolei tym pudrem rozświetlającym rozjaśnię sobie delikatnie tutaj przestrzeń pod bukiem brwiowym i zrobi się z tego taki zimowy makijaż. Niemniej jednak w tym makijażu brakuje mi kreski, więc szukam eyelinera. Mam tutaj taki fioletowy eyeliner z Eveline, z Varietty 05 Ultraviolet. Nawet Wam powiem, że mi dzisiaj dzień cienkiej kreski wyszedł, co się rzadko zdarza. Mam tutaj maskarę, której wcześniej nie używałam. No Limit Volume Deep Black. Okej, całkiem spoko szczotka. Zobaczmy, czy ogarnie. No powiem Wam, że całkiem spoko. Brakuje trochę tego volume. Ciężko jest zbudować nią taką objętość, ale na zdecydowany plus jest to, że ona dosyć fajnie rozdziela te rzęsy. Ja to wychodzę z założenia, że z takich jak ja mam rzęs, to ciężko jest cokolwiek dobrego zbudować. One dalej są w takim etapie, wiecie, wypadają, regeneracji, więc. Po tym liftingu to naprawdę, zanim one wrócą do siebie, to trochę to potrwa. No dobra, rzęsiory przyklejone, więc jeszcze trochę tego bronzera dam sobie, żeby zaznaczyć tą dolną powiekę odrobinkę. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzny kącik oka, mam ochotę na ten puder właśnie rozświetlający.
No i czas wytuszować dolne rzęsy i myślę, że dzisiejszy makijaż jest prawie gotowy. Jeśli chodzi o usta, obrysuję je sobie konturówką z NYXA Lip Pencil i to jest odcień Natural. A na usta moja ulubiona pomadka Armani Lip Power w odcieniu 102. No dobra, czas na podsumowanie dzisiejszego testowania. Taki makijaż wyszedł, taka myślę mega uniwersalna propozycja na każdą okazję i taki trochę poczuliśmy świąteczny vibe jeszcze przed rozpoczęciem się grudnia. Powiedzcie, komu zleciał ten rok? Komu zleciał ten rok? Napiszcie w sekcji komentarzy. Mi on zleciał tak. Ja nie wiem, naprawdę. Im jestem starsza, tym szybciej mi ten czas leci. Dobra, zaczniemy sobie, słuchajcie, od tej paletki do konturowania kremowej. Myślę, że ona przyda się nie tylko osobom, które zajmują się makijażem i malują, ale myślę też, że jeśli na przykład masz dwie pory roku i zimą używasz chłodniejszych bronzerów, a na przykład latem używasz cieplejszych bronzerów, uważam też, że cena jest całkiem spoko jak za tyle produktów, bo to jest chyba 64 zł, jak się nie mylę, 65 zł, o coś koło tego. Nie jest to mało, ale nie ukrywajmy faktu, że tutaj naprawdę dostajemy dużo produktów. Ja natomiast podchodzę do tego jeszcze w inny sposób, że jakbym była konsumentką, która jakby jest jedną osobą, która wykonuje sobie te makijaże, no to jest to dużo produktów jak na jedną osobę, po prostu. Ale stworzyła tą paletę makijażystka, więc ja naprawdę rozumiem. Do pracy profesjonalnej ona jest spoko. Nie jestem wielką fanką, jeśli chodzi o woskową konsystencję. Jeśli chodzi o kremowe rzeczy, bardzo ładnie się położyły na twarzy, nie rozwarstwiły podkładu, chociaż mam delikatne takie wrażenie, że tutaj w tej okolicy ciężko mi było popracować, szczególnie nad tymi moimi przebarwieniami, gdzie musiałam kilkukrotnie dokładać sobie korektor, ponieważ takie woskowe konsystencje będą delikatnie rozpuszczały podkład w trakcie blendowania. Natomiast bronzery są bardzo dobrze napigmentowane, bardzo piękny jest ten róż rozświetlający. Do takich codziennych, szybkich makijaży naprawdę jest ta paleta bardzo fajna. Nie sądziłam, że się tak polubię z tą paletką, ale ona ma swoje plusy i minusy. Mowa tutaj jest o tej Ala Irenka Eris, nazwijmy to w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jakby tego typu formaty kojarzą nam się właśnie z kultową paletą już Irene Eris. Mega podoba mi się bronzer i puder rozświetlający. Rozświetlacz też jest fajny, jest bardzo podobny do tego rozświetlacza, który jest tutaj w tej pojedynczej wersji. Nie podoba mi się róż. Mam wrażenie, że to nie jest po prostu kolor różu, który będzie kompatybilny z moją karnacją. Jest on taki neutralny, natomiast on wypada trochę brudno. Ja jednak lubię inne róże, ale sama paletka w sobie jest naprawdę bardzo ciekawa i bardzo fajna. Mega podoba mi się ten bronzer i bardzo podoba mi się puder rozświetlający w tej paletce, więc będę używać tych produktów, ale różu nie będę używać. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten rozświetlacz, on ma dużo srebrzystych tonów, więc nie będzie moim ukochanym rozświetlaczem. I wiecie, że ja lubię takie kolory ciepło, złote, a nawet z opalizacją różu bardziej, jeśli chodzi o rozświetlacze. Natomiast taki kolor jest mega uniwersalny, ale nie do każdego typu karnacji. Nie przepadam właśnie za takimi chłodnymi rozświetlaczami, tylko dlatego, że pod spodem bronzery, które położyłam, potem mają taki siny poblask, który mi się nie do końca podoba. Jeśli chodzi o tą paletkę tych toperków, bardzo fajne są te toperki, naprawdę. Ale jedno co mogę zarzucić i powiedzieć małe ale, że kolorystyka to jest taki odgrzewany kotlet, który jest po pierwsze najbezpieczniejszy, nie ma w tym nic odkrywczego. Po trzecie, formuła jest bardzo dobra. Myślę, że nie jedna z Was ją kupi, bo jest po prostu takim fajnym uzupełnieniem makijażu. Ale tylko właśnie ze względu na to, że jest to jakby powielanie w kółko tych samych odcieni, które są po pierwsze sprzedażowe, po drugie, ale to już było. No to mam takie delikatne oczywiście mech. Natomiast
Podchodząc od drugiej strony, jest to bardzo fajna paletka, która daje nam możliwość właśnie tworzenia takich makijaży lekkich na co dzień z dużą ilością błysku. Jest to zdecydowanie sroczy błysk. Znajdziemy dwa chłodniejsze odcienie i dwa takie klasyczne odcienie, tak jak złoto, złoty beż. Naprawdę jest to fajna paletka. Naprawdę jest to fajna paletka. Ale czy ją musicie mieć? Sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę. Czy to jest coś, czego potrzebujecie w waszej kolekcji? Co do maskary, którą sobie dzisiaj testowałam, bardzo podoba mi się to, jak właśnie ta szczoteczka separuje te rzęsy, jednak ona mi nie buduje ich na objętości tak, jakbym chciała, ale jest to bardzo fajna maskara. Muszę powiedzieć, że naprawdę, szczególnie właśnie, ja tak myślę sobie o tych maskarach, że ja mam do nich takie podejście. Mam osobną maskarę do budowania dolnych rzęs i mam osobną maskarę do budowania górnych rzęs. Stawiam przede wszystkim na zagęszczenie, a nie tak bardzo na wydłużenie, ale jeśli maskara daje mi i zagęszczenie, i wydłużenie, no to jestem wtedy bardzo happy i bardzo szczęśliwa. Bardzo ciekawa maskara. Coś tam robi z tymi rzęsami, a dolne to już w ogóle przepięknie separuje. Nie jestem fanką tego korektora Gentle Nude Concealer, kryjący korektor serum. Ma za mało pigmentu jak na moje gusta. Lubię zdecydowanie, jeśli ma więcej pigmentu, kiedy mogę położyć na raz korektor cienką warstwą z dużą ilością pigmentu. Na takie po prostu stawiam korektory przede wszystkim, więc ten Gentle nie będzie moim ulubionym. Co do podkładu, mi się wydaje, że ja już go sobie testowałam, ale wiecie, w natłoku tych wszystkich kosmetyków, których dla was testuję, po prostu gdzieś z głowy mi ulatują pojedyncze rzeczy. Jest to fajny podkład, lekki podkład, który ma w sobie dosyć dobry pigment. Nie mam niestety tutaj odpowiedniego odcienia dla siebie, ale myślę, że ugrałam jakoś dzisiejszy make-up na tym podkładzie. Podoba mi się efekt końcowy, jak to wygląda, ale jak na mój gust, za mało po prostu jest pigmentu. Oczywiście mogłam dokładać jeszcze warstwę, bo wydaje mi się, że można go budować. Jednakże nigdy tak nie robię w przypadku, gdy podkład nie jest kompatybilny z kolorem mojej skóry, bo doprowadziłabym do takiej po prostu mączności i zaznaczenia linii mimicznych. Co do tego podkładu, no nie jest on moim ulubionym. Jeśli chodzi o markę Amise of Color, znajdziemy tutaj dużo ciekawych produktów. Fajnie, że ta marka się rozwija, podaje nam coraz to nowsze kolekcje, coraz to nowsze produkty. Jestem naprawdę pod wrażeniem tej paletki a la Irenka Eris, bo jest ona naprawdę bardzo fajna. Jeśli szukacie takiej paletki właśnie wypieków, to w dalszym ciągu mam taką nieodparte wrażenie, że jeśli chodzi o wypieki, pomału jakby wchodzimy w te wypieki, ale jeszcze nie dopracowaliśmy tej formuły na tyle, żeby ona była fajna, a tutaj właśnie ta formuła tego bronzera i pudru rozświetlającego bardzo mnie satysfakcjonuje i przepięknie wygląda na skórze. Chciałabym jeszcze właśnie tą paletkę zrobić sobie, oczywiście, że zrobię sobie kolejne podejście, żeby sprawdzić ją na swoim przede wszystkim pudrze, podkładzie i tak dalej, żeby właśnie zobaczyć, jak ona będzie pracować. Tak prezentuje się dzisiejszy makijaż, taki lekki, trochę świąteczny. Nazywałabym go w ten sposób. Dajcie koniecznie znać, czy wam się podoba. Oczywiście musiał pojawić się kolorowy akcent, fioletowa kreska. Ja bardzo lubię. Ja muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię te eyelinery od Varieté i życzę sobie, żeby wypuścili więcej odcieni tych eyelinerów, bo one są naprawdę bardzo, bardzo fajne do robienia właśnie takich akcentów delikatnie kolorystycznych. No dobra, przetestowane, ulizałam dzisiaj włosy z wami, zrobiłam sobie z wami dzisiaj make-up, taki trochę od mamy do damy content wyszedł z tego, ale przetestowałam nowości AA Wings of Color. Dajcie znać, co wam się najbardziej spodobało z tego, co dzisiaj testowałam i czekam jak zwykle na was w sekcji komentarzy. Życzę wam wspaniałego dnia i trzymajcie się, hej! Told but I got to upside change.